dla mnie już w tym momencie misja stała się częścią, po prostu taką nieodłączną częścią mojego życia. Czyli czymś, bez czego właśnie ta Kasia tutaj nie byłaby tą Kasią. To jest coś, czego nie da się wymazać po prostu. Tak? To jest jakaś część, ogromna część ciebie, która jest i tam, i tu. I często jest to trudno zrozumieć właśnie innym osobom, że my tak rzucamy coś i przyjeżdżamy. I wszyscy pytają, dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego tam jedziesz znowu? Ile razy jeszcze możesz pojechać? I jakby to się staje częścią życia po prostu. Ja w spotkaniach z innymi ludźmi, jak mówię, gdzie byłam, pokazuję zdjęcia, opowiadam jakieś historie, to wszyscy robią wielkie oczy i wow, tak? Ale jakby spora część ludzi zatrzymuje się na tym etapie bardziej turystycznym. Bardzo dużo robiłam spotkań, dużo spotkań organizowałam w szkołach przede wszystkim i co jest pozytywne, bardzo dużo ludzi pyta właśnie o to więcej, tak? O współpracę z misjonarzami i też dla nich ciekawe jest to, co oni robią i gdzieś to jest związane z takim podziwem i naprawdę szacunkiem dla nich, że są w stanie jakby też w takich trudnych warunkach pracować. Bardzo doceniam właśnie tych ludzi, którzy chcą zostawić to, co mają tutaj. To swoje niekiedy bardzo poukładane i stabilne życie rzucić i po prostu wyjechać, tak? Zrobić coś dobrego. W 2011 roku pojawiłam się w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym Młodzi Światu. Po roku formacji, w rozmowach z ludźmi, spotkaniach z misjonarzami, gdzieś ten temat stał mi się taki bliski. I rok później wyjechałam na pierwszą placówkę w Ameryce Południowej, w Boliwii. Tam pracowałam przez rok. Po 2 latach zdecydowałam się na kolejny wyjazd. Był to wyjazd 4-miesięczny, czyli bardziej wakacyjny. I niedawno wróciłam z placówki misyjnej w San Lorenzo w Peru. Więc do 3 razy sztuka. Albo do 3 razy misja. Jakoś tak. Pamiętam, że przyjeżdżając do San Lorenzo, pierwsze co mi ksiądz powiedział to: no, jak wyjedziesz, to na pewno zostawisz tutaj część swojego serca, dużą, więc to moje serce już jest okrojone o 3 placówki. San Lorenzo jest miastem, ale położonym jakby w samym środku dżungli. Czyli 13 godzin spędziliśmy w łódce, żeby do tego miejsca dotrzeć. Ponieważ tam pracowałam z dzieciakami, w większości w oratoriach salezjańskich, więc dzieciaki codziennie nas czymś nowym zaskakiwały i mnóstwo obrazków nam przynosiły. To jest obrazek, który namalowała Heidi. Heidi była taką malutką dziewczynką, która miała 7 lat i zawsze spotykałam ją w jednej z dzielnic, do której chodziłam 1-2 razy w tygodniu. Heidi kiedyś zapytała mnie, jakie jest moje największe marzenie. I powiedziała mi, że chciałabym mieć skrzydła, żeby móc jak najszybciej przefrunąć właśnie z Polski do Ameryki, żeby móc ich odwiedzać. Heidi przytaknęła głową, wróciła do malowania i pod koniec zajęć oddała mi właśnie, dała mi w prezencie taki rysunek, na którym jestem ja ze skrzydłami
I tutaj z boku po hiszpańsku napisała, że twoje marzenie stało się rzeczywistością. Które pokazuje też, że jakby dzieciaki naprawdę bardzo, bardzo blisko nas chcą być i też w taki sposób tą bliskość i swoją miłość wyrażały, czyli przez różne podarunki, które my dostawałyśmy, które ja dostawałam, nawet przez jakieś głupoty, przez jakieś docinki czasami, przez bicie się. Chciały, żebyśmy je zauważyły, żeby gdzieś tam przytulić, potarmosić po włosach, nawet upomnieć, właśnie żeby być blisko. Skąd się to bierze? Jakby wydaje mi się, że punktem wyjścia jest też umiejscowienie placówki. W San Lorenzo jest bardzo dużo rodzin rozbitych. Najczęściej spotkam się z sytuacją, że nie znają taty. Czyli oni wprost mówią, że nie mają taty. Niestety kulturowo jest taki model przyjęty, że mężczyźni też, którzy właśnie znajdują pracę w innym miejscu, tam też mają swoją rodzinę, zakładają swoją rodzinę. Czyli mogą mieć na przykład 2, 3, 4 kobiety. One często o sobie nie wiedzą, no ale często gdzieś tą świadomość mają, tak, że na pewno jest jeszcze jakaś jedna rodzina, którą ten mój, nawet nie mąż, tylko partner utrzymuje. Zazwyczaj są to rodziny, w których jest 7, 10 dzieci, czyli dosyć dużo. I te dzieci tak naprawdę zajmują się sobą, czyli bardzo często dzieci wchodzą już w rolę rodziców. Czyli dziecko, które ma 5 lat, na swoich rękach przynosi takiego rocznego maluszka. I ono się nie będzie opiekować, będzie mu zmieniać pampersa, będzie mu odcierało twarz. Ja już czasami uciekałam od natłoku dzieci, bo po prostu nie byłam w stanie się ruszyć, zrobić kroku, żeby się nie przewrócić. Bo 20-30 dzieci trzymała jakąś część mojego ubrania, tak? Więc później wszystkie koszulki były tak rozciągnięte. To było strasznie urocze, bo jakby jedną rękę naprawdę może 10 dzieci chwycić. Za jakiś palec, za kawałek łokcia czy jakąś inną część. Chcesz być przyjacielem? W pewnym momencie stajesz się poniekąd rodzicem, czy tam siostrą, bratem, ale jakby też musisz mieć jakby w głowie to, że jesteś wychowawcą. Często było trudno tą granicę zachować, ona się bardzo przesunowała, czyli była bardzo elastyczna. W pewnym momencie jakby dzieciaki do mnie zaczęły mówić mamo. Jakby to było, to już w mojej głowie, tak, lampka się zaświeciła, co jakby już były takim sygnałem, że rzeczywiście, no chyba niekoniecznie w tą stronę, jakby powinniśmy pójść, tak? Czyli jakby też był taki sygnał, taki wykrzyknik. Ty jesteś tylko kimś, kto jest jakby na pewien czas w ich życiu, który jest w stanie ich w jakiś sposób ukierunkować. Żeby dzieciaki zbliżać do matki, do ich matki, a żeby jakby siebie troszeczkę odizolować, tak? Teraz wolontariat stał się bardzo modny. Bardzo wielu młodych ludzi wyjeżdża z różnych krajów na wolontariaty. Ja też jakby w czasie tych swoich misji tam spotkałam bardzo dużo wolontariuszy. I rzeczywiście jakby widziałam ogromną różnicę między nami, czyli wolontariuszami, misjonarzami świeckimi, czy wolontariuszami misyjnymi, a zwykłymi wolontariuszami, którzy po prostu w jakiś sposób na przykład robią sobie praktyki, czy wybierają to, a nie wojsko, tak? Ja przede wszystkim jadę tam, żeby dawać świadectwo chrześcijańskiego życia osoby świeckiej. No i to właśnie, na czym ja też starałam się opierać, jakby zawsze moje wyjazdy, czyli modlitwa przede wszystkim. Czyli nawet jeżeli były zabawy, był czas spędzany wspólnie, to zawsze był czas poświęcony na modlitwę, na wspólną modlitwę. To zawsze było stukanie w drzwi, ciociu, ciociu, chodź, przecież musimy się pomodlić. I to naprawdę takie szkrawy 3-letnie przychodziły, brały za rękę, przynosiły czy różanie, czy jakieś obrazki i same mówiły właśnie, to jest niesamowite, 3-letnie czy tam 8-letnie dzieciaki, które mówią, ciociu, pomódlmy się dzisiaj za dzieci, które nie mają jedzenia, za dzieci, które nie mają domów. Nagle dochodziło do mnie, że te małe szkraby przeżyły o wiele więcej niż ja. Że tak naprawdę my czasami więcej jesteśmy w stanie się od nich nauczyć. Ja teraz miałam taką możliwość, że spotkałam bardzo dużo misjonarzy, którzy na co dzień jeżdżą po wioskach. I oni sami mówili, że bardzo często zarzuca się im,
Właśnie, że oni wcale jakby nie robią nic na korzyść tych mieszkańców, wręcz im szkodzą. Czyli oni na pewno im narzucają swoją kulturę, religię katolicką, że chcą zburzyć to ich właśnie środowisko naturalne, te wszystkie tradycje, które są w sprzeczności z wiarą chrześcijańską. I oni mówili, że oni zupełnie tak nie działają, że oni jakby wchodzą i to jest też, co my staramy się robić. Najpierw, jeżeli jesteś, to masz być i obserwować. I masz się jakby przystawić na ten schemat życia, który tam panuje. Czyli ja jestem gościem, tak. I ja muszę się dostosować do tych warunków, które tam są. Do języka, do stylu bycia, do tradycji. Bo jakby też w dużym stopniu, teraz szczególnie w San Lorenzo, było widoczne to, że z wiarą katolicką też jest bardzo mocno połączone pogaństwo. Nie trzeba kogoś zmusić do tego, żeby wyparł się z tego, w co wierzy, żeby porzucił swoje życie dotychczasowe i to, w czym go wychowano, żeby on, właśnie żeby mu pomóc, tak, żeby z nim pracować. Jakby nie można zmieniać człowieka, trzeba się dostosować do tych warunków, w których on mieszka, żeby z nim współpracować, bo to nawet nie o pomoc chodzi, tak, tylko bardziej o współpracę. Ja też zawsze, kiedy mówię o SWM-ie, to podkreślam, że właśnie, że misję, że salezjańskość i że młodzi światu, czyli młodość. Że nie tylko młodzi jakby wiekiem, nie młodzież, tylko nie studenci, ale przede wszystkim młodzi duchem. I myślę, że to jest fajne i to nie wszędzie jest. Że myślę, że z tego właśnie powinniśmy być dumni.